właśnie, nie mamy takich stadionów, a o tym, że utalentowanych zawodników mamy, niech świadczą chociażby Mistrzostwa Świata, które odbywają się aktualnie w Berlinie. Mamy już 6 medali. Mam nadzieję, że za kilkanaście, może nawet mniej lat doczekamy się medalistów z Ełku. W tym celu właśnie robimy stadion lekkoatletyczny przy zespole szkół numer 1, popularnym Chemiaku, bo to, co tam teraz jest, no to wszyscy widzą. Przestarzały obiekt, zdewastowana płyta, boiska. Co jest, to wiemy. A co będzie? Właśnie. A będzie naprawdę obiekt krajowy. Może od razu powiem, że Polski Związek Lekkiej Atletyki wizytował tutaj sam przewodniczący Komisji Obiektów i Urządzeń PZL-a, Tadeusz Majsterkiewicz. Powiedział, że jesteśmy jedynym powiatem w Polsce, który konsultuje z nimi projekt przebudowy. Powiem szczerze, że mieliśmy taki projekt przygotowany już. On go zobaczył i miał zastrzeżenia praktycznie do wszystkiego, ponieważ był projektowany z wymogami lat 80. ubiegłego wieku. Teraz po jego uwagach stadion zostanie przeprojektowany i będzie należał do klasy trzeciej obiektów lekkoatletycznych, a trzecia klasa to jest klasa krajowa, klasa pierwsza, klasa światowa. Mamy jedyny taki stadion w Polsce w Bydgoszczy, kilka stadionów, 4 lub 5 klasy międzynarodowej, klasy drugiej. No i kilkanaście obiektów klasy trzeciej krajowej. Taki stadion powstanie w Ełku. Czyli Mistrzostw Świata na tym stadionie zorganizować raczej nie będziemy mogli. Wiemy, że nigdy nie dostalibyśmy takich mistrzostw do zorganizowania, ale już zawody rangi ogólnopolskiej czy nawet międzynarodowej będzie można na tym obiekcie rozgrywać. Powstaną wszystkie rzutnie, jakie tylko można w lekkiej atletyce uprawiać, a więc rzut kulą, rzut dyskiem czy rzut oszczepem. Będą także konkurencje biegowe oczywiście, będzie 6 torów na prostej, a więc będzie można rozegrać poważne zawody. Oczywiście trybuny także będą, może nie są za duże, 2,5 tysiąca siedzeń zaplanowaliśmy, ale mam nadzieję, że to wystarczy właśnie na Ełk. Oczywiście nie zabraknie także kortów, które już są, tylko że będą właśnie poprawione. Najważniejsze chyba bieżnie. Tak jest, bieżnie tak. Mamy tutaj przecież tradycje, mamy lekkoatletyczne. Wspomnę tylko trenera Janusza Paziewskiego i jego zawodników, chociażby ostatnio trenera Gałaszewskiego czy Wojciecha Gawrzylczyka. Oni wystartowali przecież nieraz w zawodach rangi międzynarodowej, byli nawet na Mistrzostwach Świata. Także mamy tych talentów trochę i myślę, że taki stadion na pewno się przyda. Poza tym jeszcze dodam, że naprawiamy także główną murawę, więc i piłkarze będą mieli także trochę radości, bo tam będzie płyta, boisko do piłki nożnej o wymiarach 60x90 metrów. No i myślę, że i konkurencje do skoków dal, czy jak ktoś będzie chciał skakać w zwyż lub ocyczce, też będzie mógł na tym boisku to uczynić. Także całkiem fajnie się zapowiada. Prace rozpoczną jeszcze się w tym roku, a kiedy się zakończą? Przewidujemy, że wszystko, całość łącznie z szatniami, z budynkiem socjalnym, wykorzystamy budynek byłego laboratorium szkoły chemicznej. Myślę, że w ciągu 2 lat taki obiekt powstanie i będzie naprawdę dumą Ełku, dumą powiatu łódzkiego. Planujemy, że tym obiektem będzie administrował Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Tam przecież fachowców. A już wiadomo, jaką imprezą otworzycie ten stadion? Czy to będzie jakaś taka duża impreza? Bardzo byśmy chcieli, aby to była impreza międzynarodowa. Przecież mamy powiaty partnerskie, mamy miejscowości. No ale ten stadion nie będzie spełniał warunków międzynarodowych. Nie będzie spełniał wymogów mistrzowskich. Nie będzie można zrobić Mistrzostw Świata czy Europy, ale meeting międzynarodowy jak najbardziej. Właśnie nie będzie medali Mistrzostw Świata, ale zawody Polskiego Związku Lekkiej Atletyki czy Grand Prix jakieś będzie można na pewno na tym stadionie zrobić. Także myślę, że zaprosimy gości z Niemiec, z Ukrainy, z Litwy, z Rosji, tam gdzie mamy tych partnerów, i taki meeting na pewno otworzy ten stadion. No choć to jest jeszcze przyszłość, nie dzisiaj, nie za rok. Także lekkoatleci muszą jeszcze się uzbroić w cierpliwość, lekkoatleci z Ełku. Już za 2 lata będą mieli nawet 2 stadiony. Teraz o oświetleniu budynków Starostwa Powiatowego, ściślej mówiąc o podświetleniu. Starostwo Powiatowe pozazdrościło miastu. W mieście już jest kilka budynków podświetlonych. Tym razem będzie pierwszy podświetlony budynek Starostwa Powiatowego. Mowa o Czerwonym Ogólniaku. Będzie pierwsze liceum ogólnokształcące oświetlone. Wszyscy wiemy, jak reprezentacyjny jest ten budynek.
mieszczący się naprzeciwko ratusza, Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego. Ta ulica pięknieje, świadczy o tym chociażby kamienica przy Piłsudskiego 2, niedawno oddana, odnowiona, odrestaurowana do użytku. Również jest podświetlona. No, nie może być gorzej po przeciwnej stronie, więc ten czerwony ogólniak też warto podświetlić, zwłaszcza, że był niedawno remontowany, odnowiony dach. Wieża ładnie się prezentuje, więc myślę, że ładnym światłem oświetlenie da duży efekt i będzie cieszyło. My musimy powiedzieć, że to będzie podświetlenie głównego budynku szkoły, bo tak szkoła się składa z kilku budynków, ale to będzie ten reprezentacyjny, ten pierwszy od ulicy. Ten pierwszy od ulicy Piłsudskiego. Zarząd powiatu na ostatnim posiedzeniu zdecydował o przesunięciu 80 tysięcy złotych na ten cel. Oczywiście to musi jeszcze zatwierdzić Rada Powiatu Łódzkiego, która spotka się w najbliższy czwartek, czyli za tydzień. Szybko to podświetlenie będzie gotowe? Tak, myślę, że nie będzie problemu, aby wykonać to jeszcze tej jesieni. Oczywiście kwestia, kto miałby to zrobić, a więc wszystkie przepisy muszą być zachowane. Uchwała musi wejść w życie, więc ale myślę, że w tym roku na pewno już te światła na ogólniaku będą cieszyły oko. Starosta powiatowy ogłosił konkurs na plaże wiejskie. W najbliższy poniedziałek rozstrzygnięcie tego konkursu. Jakie najpiękniejsze plaże mamy na terenie powiatu łódzkiego? Plaż mamy kilkadziesiąt, albo jeśli nie kilkaset, bo samych jezior mamy prawie 100 wokół Ełku. Trudno powiedzieć, która jest piękna, która mniej, dlatego jest taki konkurs przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu ogłoszony, skąd zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń. Ich nie było zbyt wiele, bo obwarowany ten konkurs był warunkiem, żeby zgłosiło się jedna miejscowość z danej gminy. Zgłosiły się dwie miejscowości, dwa stowarzyszenia złożyły wnioski. To są gmina Kalinowo, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Wiejskich wokół Sypitek oraz w gminie Ełk Stowarzyszenie Przystań Szeligi Buczki. Pierwsza plaża miałaby powstać w Łojach nad jeziorem Celment Wielki, a druga w Szeligach. Chyba znamy tą plażę, bo często ja tam bywam, więc wiem, że cieszy się sporą popularnością. Ma tam być jeszcze piękniej, zwłaszcza, że stowarzyszenie planuje tam wydać 190 tysięcy złotych. Więc to naprawdę będą piękne pomosty, ładnie zagospodarowany teren, bezpiecznie, miło i przyjemnie myślę będzie. No i oczywiście ten wniosek musi zyskać, zaakceptować komisja specjalnie powołana na ostatnim zarządzie powiatu. Myślę, że nie będzie problemów, aby uzyskać 15 tysięcy z powiatu, bo taka pula jest do wykorzystania na jedną plażę. Na pewno ta kwota pomoże w zagospodarowaniu terenu plaży wiejskiej w gminie Kalinowo i w gminie Ełk. Czy te plaże powstaną szybko, czy już, bo rozumiem, w tym sezonie to już niestety nie ma tyle czasu, żeby przygotować plaże, ale już na najbliższy sezon będą gotowe? No tak, rozmawialiśmy z przedstawicielami tych stowarzyszeń, zarówno wokół Sypitek, jak i Stowarzyszenie Przystań Szeligi Buczki. Chcą zrobić to jeszcze w tym roku, chcą wykonać pracę jeszcze przed zimą. No oczywiście nie wszystko da się zdążyć, nie wszystko się zdąży zrobić. Natomiast myślę, że już sezon przyszły, letni, będzie w pełni udany i w plaży, i na plaży w Łojach, i w Szeligach. No będzie z czego skorzystać. No radości będą mieli na pewno mieszkańcy tych miejscowości i turyści, którzy będą wypoczywać nad jeziorem Celment Wielki. Kończąc naszą rozmowę, ponieważ czas nas bardzo goni, musimy wspomnieć. Należy tylko wspomnieć o dożynkach powiatowych, które 6 września, to takie podsumowanie żniw, podsumowanie roku pracy rolników. Tym razem gdzie? Tym razem w Prostkach, 6 września właśnie tam, 6 dożynki powiatowe, 3 festiwal ciast. Bo ja tak trochę przerwę. Dlaczego pytałem tym razem gdzie? Ponieważ co roku Starostwo Powiatowe w innej miejscowości, w innej gminie organizuje dożynki. Co roku mamy taki, tak to kiedyś ktoś założył, jeszcze poprzednia kadencja władz powiatu, że będziemy co roku zmieniać lokalizację dożynek. W tym roku wypada w Prostkach. Wójt z chęcią nas tam ugości i również włączy się w organizację tych dożynek, a więc i atrakcji będzie co niemiara. Przewidzieliśmy naprawdę szereg występów muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej, choćby zespołów Summer Night czy Centrum. Pakę z Grajewa, która jest taką super kapelą podwórkową, mimo że z regionu, z Grajewa. No a na wieczór zaplanowaliśmy występy zespołów Mayday i Tygiel Folkbanda,
który wykonuje aranżacje tradycyjnych utworów romskich, macedońskich, serbskich, rumuńskich. Będzie się działo w każdym razie w Prostkach. A o szczegółach na pewno jeszcze poinformujemy przed samą imprezą. Michał Tyszkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego Wełku, był dziś gościem Radia 5. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.